na trzecim cylindrze cewka jest podejrzana. Trochę za duży woltaż, chociaż ta na pierwszym też tak troszeczkę, ale nie ma wypadania zapłonu. Zaraz dodam gazu. O, patrzcie, pojawił się jeden raz zapłon wypadł. Dwa, trzy, dodaję trochę gazu, patrzcie, rośnie. 8. Czyli co? Cewka. Chyba że byłby taki niefer, że świeca byłaby walnięta, chociaż była wymieniona 2000 km temu, jakoś tak. O, i zniknęło. Dobra, trzeba zobaczyć. Zmienić cewkę chyba. Oczywiście dojście słabe. Trzeba odkręcić najpierw tutaj dwie śrubki, żeby wyciągnąć cewki. A, jak liczymy, to jest Audi. To jest pierwszy cylinder, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No to jest taki kastrat, powinien jeszcze tam mieć dwa dodatkowe, powinno być V8, ale no niestety, tylko jest V6. Tak patrzę, nasi już tutaj byli nieraz. Tu łamane, tutaj jest, na tamtym też nie ma. Wystarczy delikatnie nacisnąć i już to powinno zejść. O, proszę bardzo, już schodzi, a w tym zejdzie już bez naciskania. O, proszę bardzo, już odpięte. O, odpięte, to teraz podmieniam ceweczki. Czyli wyciągam drugą, która była najlepsza z tego całego bloku. Kurczę, puszka będzie przeszkadzać. Czyli niestety trzeba było zdemontować jeszcze tą puszkę, ale to tam sekunda roboty. I teraz tak, zamieniamy. Zamieniamy, wsadzamy. Tutaj ten. Zobaczymy, czy coś się zmieni. O, patrzcie. Na drugim wypada i na trzecim. Ha, zmieniło się. Cewka. Widzicie? Teraz na drugim i na trzecim. A teraz jeszcze wolty. O, jest. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Na pierwszym, tak jak było, wysokie jest wysokie, ale kurde, na trzecim też jest to samo. Dalej na trzecim. Chociaż na drugim wtedy wystąpił chyba dwa czy trzy wypadania. Mhm. Czyli niekoniecznie to cewka. Świece też raczej nie. Więc w tresk może lać. I po prostu zalewa cylinder i jest wypadanie zapłonu, bo jest za dużo paliwa. Czyli co? Czyszczenie wtrysków. O, i na czwartym teraz wypadło. Tu jest za dużo wypadań zapłonu. Nie, to nie będą świece. Nie, już tutaj na czwartym teraz wypadło. Aby wyczyścić wtryski, trzeba poszukać zasilania listwy wtryskowej. W Audi jest tak to rozwiązane, że to jest taka grubsza rurka. To jest cieńsza, to chyba jest powrót. To jest na pewno zasilanie. Leci tu, pod kolektorem i tam się rozprowadza. Więc najprościej będzie tutaj odkręcić, tylko tutaj jest bardzo mało miejsca. Nie wiem, czy ja tutaj wepnę się z przewodem, żeby dostarczyć płukankę. O, poszło ciutko.
Tak, trochę ciśnienie paliwa, no nie? Tutaj jest to troszeczkę, może zaraz, może wezmę szmatki. Ci paliwko, szkoda, paliwko, paliwko drogie. No jest to luźne, ale niezbyt się rusza. Muszę odkręcić to. Tak myślę, to wtedy będę miał tutaj miejsce, żeby zagiąć węża i tutaj go wsadzić. Tak myślę. Mam nadzieję, że się uda. No i jednak złożyłem, bo tutaj już zaczęło się omykać. Nie mogłem tego odkręcić. Także idę w kierunku zbiornika. Już się uporałem, już tutaj zdjąłem. Teraz patrzę, jaka tutaj jest końcówka. I teraz mam zestaw czterech takich końcóweczek. I na moje oko chyba będzie ta. Wielkościowo. Tak, i tutaj ma ten kołnierz. Tutaj jest dużo tych końcówek. Tutaj wybrałem te, które najbardziej wychodziły na to, że pasują. Dobra, także wpinam tą końcówkę tutaj. No, przewód już podpięty, no, ale dzisiaj takie warunki słabe. Musiałem tutaj na statywie szybko zorganizować. To jest takie urządzenie, gdzie podpina się powietrze. Tutaj wlewa się benzynę z płukanką pół na pół, żeby samochód chodził, bo na samej płukance nie będzie chodzić. No i tutaj jest manometr do ustawiania ciśnienia i tak dalej. 2-3 bary zupełności wystarczą. Tutaj od razu robię sobie całość, czyli 300 ml benzyny. Tutaj też jest o 300 ml płukanki. A taka płukaneczka. Przewód podpięty. 3 bary. No i teraz się okaże, czy jest szczelne. Tutaj muszę odkręcić. Powolutku odkręcam i patrzymy, czy zrobiłem szczelnie. Puszczam. Idzie, poszło. Odkręcone. Jest szczelnie. Kostka oczywiście od pompy odpięta. Pompa nie będzie chodzić. O, zgasł. Może trochę zapowietrzony teraz. Jeszcze raz. Dobra. No, gaśnie. Widził sterkę elektryczną w obwodzie, że nie ma, że pompa nie jest podłączona. Ciśnienie 0,7 bara. No to moc zbiornika, no nie udało się. Więc dobrałem się do filtra paliwa. Tutaj jest wejście, o, nasi tu byli, trytytki, no nie. Filtr zobaczę, z którego roku jest, czy trzeba go wymienić, czy nie. No i tutaj jest wyjście, tu się podepnę. Będę tutaj próbował. To jest ostatnie tak naprawdę miejsce, w którym można się podpiąć. Dobra, czyli będzie to. Sprawdzę. O, będzie to. Ciśnienie nabite. Kręcam, sprawdzam. O, jest szczelne. Dobra, odpalam, patrzę, co się będzie działo. Kurde, działa. Czy jednak przez zbiornik był problem? Ej, a może ja się podłączyłem do powrotu? Kurde, aż niemożliwe. Tak, wiem, nie ma płynu do spryskiwaczy, bo jest wyciek. Już to naprawiam. Już to naprawiam. O, bardzo ładnie. Przy czyszczeniu wtrysków fajnie dymi. Tutaj mam taki przyrząd do dodawania gazu. To po co mam wchodzić do środka? Bo co jakiś czas trzeba troszeczkę przygazować. No i dymi sobie.
dymi sobie i się oczyszczę. O, teraz zaparowało, ale mam wszystko otwarte na przestrzał. Tam z przodu mam jeszcze bramę garażową otwartą, także jest ok. Oczywiście błędy jakie się pojawiły, no to pompa paliwa, tutaj brak zasilania, słaby akumulator, regulacja niskiego ciśnienia paliwa. No nie, no to kasujemy. Samochód rozgrzany i proszę. Na razie wypadania zapłonu nie ma. W cewkach tak za bardzo to tam się nic nie zmieniło, ale dodam gazu. No i patrzcie, nie ma wypadania zapłonu. No i do odciny nie dam rady. To zablokowane. Prawie 4000 obrotów. No, także w cewkach nic się nie zmieniło, ale wypadanie zapłonu bardzo ładnie.